Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. A do tego przedstawiciel złego establishmentu e, Platformy Obywatelskiej. Dlaczego złego? Tak mówi Dawid Kostemski. Podobno blokował Pan zbieranie podpisów swojemu rywalowi przed partyjnymi wyborami. Tak dał do zrozumienia, bo to rozumiem, że chodzi o Pana jako ten establishment, który dzisiaj sprawuje władzę w partii. To słowa naprawdę trochę niepoważne, w ogóle zniesmacza taka dyskusja prowadzona w mediach. To są wybory wewnętrzne w Platformie Obywatelskiej i słyszę sygnały z członków, też zachęty dla mnie, żeby nie poruszać pewnych rzeczy na zewnątrz, bo komunikujemy się do, do wewnątrz. Ponad 3000 członków Platformy Obywatelskiej wybiera władze kół, powiatów, regionów, szykujemy się do. Boju o samorządy. Jesteśmy jedyną siłą, która jest w stanie powstrzymać PiS w zagarnianiu samorządów. Jedyną siłą, która jest w stanie jednoczyć wokół siebie siły demokratyczne. Także zbieramy siły i szykujemy się do prawdziwej walki o Polskę. A czy ta walka jest możliwa, walka o Polskę jest możliwa z, przy, z uwzględnieniem e, takich zjawisk jak blokowanie opozycji czy. Hamowanie rozwoju partii. To są kolejne zarzuty Dawida Kostemskiego wobec pana. Nie rozliczył pan ponoć winnych porażki w wyborach parlamentarnych. Nie, naprawdę, no, śmieszne rzeczy. Platforma ma wiele aktywności. E, działa naprawdę wiele osób na, na rzecz tego, żeby platformę zmieniać, rozwijać i żeby pobudzać ją do naprawdę walki, bo walka jest poważna, walka jest o Polskę. E, Rujnowana jest demokracja, e, rujnowane są stosunki międzynarodowe. Jest próba zagarnięcia samorządów. Pokazaliśmy, że potrafimy chociażby utrzymanie, czy zablokowanie, zawłaszczanie przez PiS metropolii. Metropolia jest dzisiaj w rękach samorządów. To bardzo ważne. Jest szereg aktywności, kluby obywatelskie, wizyty posłów w terenie, spotkania, zebrania, protesty pod sądami. Tam jakoś pana Kostęskiego za bardzo nie było widać. To dobrze, że, znaczy nie dobrze, pan już to powiedział, że, że ta yy, debata czy rywalizacja wewnętrzna o przywództwo w Platformie, w regionie ma taką temperaturę, no może po prostu nie ma w Polsce takich problemów, które by byłyby większe od wewnętrznych problemów platformy właśnie. Nie, właśnie to nie, nie o to chodzi. Rozmawiajmy naprawdę, jak przygotować się do wyborów samorządowych. Jest wiele przed nami. Chętnie zorganizujemy tę debatę, o której e, też była mowa, zmierzymy się na argumenty. Porównamy, no właśnie, bo, bo porównamy, dokonania, tak, porównamy dokonania, ale, ale opowiadamy o, o przyszłości, o wizji, o zaangażowaniu, jak chcemy budować partię, jak przygotować partię do zwycięskich e, wyborów, ale jeszcze raz podkreślam, to są wybory wewnętrzne, komunikacja powinna być wewnętrzna, ponad 3000 tysiące członków partii w regionie będzie wybierać e, szefów powiatów, szefów regionów i to, to, to pani, z nimi, z nimi to kiedy, chcemy Kiedy i gdzie chce pan rozmawiać z Kostemskim o przyszłości i, i przyszło, przeszłości też pewnie, w jakim stopniu e, platformy? No sk skontaktujemy się i zorganizujemy taką debatę, nie spędza mi to dzisiaj snu z jest wiele rzeczy na bieżąco do prowadzenia w województwie, jestem marszałkiem województwa, zajmujemy się rozwojem regionu, tym, co najbardziej bolączkami tutaj ludzi, o, wczoraj wizyta w metropolii, jest ostatnie dzwonek, wydaje mi się, żeby ratować chociażby unikalny system zaopatrzenia w wodę, o to, który o to, jest zbudowany. O to, moment, o to za moment również zapytam, tak kończąc jeszcze wątek yy, waszych wewnętrznych wyborów. Czy historia o tym, że w kampanię pańskiego rywala zaangażowany jest chociażby Adam Matusiewicz, skompromitowany, były marszałek województwa, to jest jakaś taka wrzutka z pańskiego obozu, czy jednak coś więcej niż plotka? Donoszą nawet do tym media. Też nie chcę rozwijać tego wątku, ale jest ryzyko, jest pokusa, i myślę, że są siły, które chciałyby ingerować wewnętrzne wybory w partii. Są siły, którym nie zależy na tym, żeby Platforma Obywatelska była silna, więc no takie, takie rzeczy są, są możliwe, że. Że mogą być naciski z zewnątrz. Myślę, że członkowie Platformy Obywatelskiej są osobami dojrzałymi, odpornymi na takie e, naciski czy nagabywania, i wyjdziemy z tych wyborów zwycięsko. Jeśli pan wygra te wybory, Ile da pan czasu swojemu rywalowi, żeby spakował swoje rzeczy i wyprowadził się z partii? Nie, nie naprawdę nie. No, historia nie, nie, pokazuje, nie o, że taka wewnętrzna opozycja to, w PO raczej nie ma życia. Nie o, to, nie o to chodzi. Naprawdę jest wiele rzeczy do zrobienia. Jest, yy... Każdy może wykazać się aktywnością na, na swoim odcinku. Mój rywal jest prezydentem Świętochłowic. Będę bardzo zadowolony, jeżeli Świętochłowiczanie poprą go jeszcze raz w wyborach, czyli jeżeli zasłuży na, na reelekcję, czyli porwie mieszkańców Świętochłowic do programu Platformy Obywatelskiej. Naszym gościem jest Wojciech Saługa, marszałek województwa Śląskiego. Za moment dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękuję. Radio Piekary.